Cześć, jestem Kuba. Witam w klubie Primusia i Werki. Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić aniołka z kubka styropianowego. Będą nam potrzebne dwa styropianowe kubeczki, ping-pong, papierowy talerzyk, dwie pineski, nożyczki, wycior do fajki, dwa mazaczki, klej uniwersalny oraz żółta włóczka. Na początek na naszym kubeczku umieszczamy aureolkę. Aureolkę zrobimy z takiego żółtego wyciora do fajki. Taki wycior możesz znaleźć w dużych supermarketach albo w specjalistycznym sklepie plastycznym. Kosztują dosłownie grosze. Jak zrobić prostą aureolkę? Zakręcamy nasz wycior na paluszku. Obracamy raz i aureolka gotowa. Resztę drucika zaginamy. A myślę, że zrobimy troszkę większą aureolkę naszemu aniołkowi. O, w taki sposób na dwóch palcach zakręcamy, a resztę drucika zawijamy. O, w taki sposób. Następnie głowa naszego aniołka. Do tego posłuży nam ping-pong. Całość przylepiamy klejem uniwersalnym. Ja użyję mojego magicznego pistoletu, żeby wszystko się dobrze trzymało. Najpierw przyczepiamy nasz drucik, a następnie głowę naszego aniołka. A już zaczyna całkiem ładnie wyglądać. Następnie skrzydełka. Do skrzydełek posłuży nam zwykły papierowy talerzyk. Wycinamy połowę talerza. Następnie zaokrąglamy brzegi. I nadajemy mu kształt prawdziwych skrzydełek. Teraz nasze skrzydełka wszczepiamy do kubka styropianowego klejem uniwersalnym. A ja, jak zawsze, posłużę się moim specjalnym pistoletem. Jeśli nie uda Ci się znaleźć w okolicznym sklepie budowlanym nietoksycznego kleju uniwersalnego, poproś o pomoc rodziców. Lepiej uważaj, bo przeważnie takie kleje są dosyć trujące. Proszę bardzo, skrzydełka już przylepione, włosy naszego aniołka, a do tego posłuży nam włóczka. Nawijamy włóczkę na naszą dłoń, ładne parę razy, żeby grzywa była fajna i gęsta. O, tyle powinno wystarczyć. Następnie ściągamy z palców i kolejnym kawałkiem włóczki związujemy je razem. O, w taki sposób. Tak, żeby po rozcięciu nie rozleciały nam się na lewo i prawo. Mocno związujemy. A właśnie, jeśli nie znasz supełków, jest taka prosta bajka, żeby się ich nauczyć. To jest drzewko, a to króliczek. Króliczek biegnie dookoła drzewka. Chowa się w norce, a my go z tyłu norki za ogonek i wyciągamy. I węzełek gotowy. Jak już masz związane włosy, rozcinamy naszą włóczkę na pół. I czupryna gotowa. Klejem uniwersalnym przylepiamy ją do głowy naszego aniołka.
O, w taki sposób. Tak, żeby ładnie się rozchodziły po całej głowie. Następnie aniołkowi musimy jeszcze zrobić rączki. Posłuży nam do tego drugi kubek styropianowy, który rozcinamy w pół. Zaczynamy od góry kubka i skośną linią wycinamy aż do podstawy kubka. Powinien nam powstać taki kawałek. Następnie od samej podstawy tniemy w przeciwną stronę. Proszę bardzo, jedna rączka gotowa. I druga. Też już gotowa. Następnie klejem uniwersalnym przylepiamy ręce naszego aniołka. Tym razem posłużę się moim pistoletem. O, w taki sposób tuż koło skrzydełek. Rączki aniołka kładają się zupełnie jak do modlitwy. A. Proszę bardzo. I na koniec przyczepiamy dłonie naszego aniołka. Czyli zwykłe żółte pineski. Nasz aniołek już prawie gotowy. Brakuje mu jeszcze tylko oczek i buźki. Do tego posłużą mi mazaczki. Nie róbcie tak w domu. Opsa, proszę bardzo. Aniołek gotowy. Powodzenia. Ten i więcej pomysłów znajdziecie na stronie klubu Primusia i Werki. Przygotowaliśmy tam dla Was opis krok po kroku i zdjęcia. Adres znajdziecie poniżej. Do zobaczenia w następnym odcinku.